Witam was serdecznie. Dobrze, okidoki, śmigamy dalej. Pościg. Odkurzamy. Ciebie weźmiemy. Uważacie się za mądrzejszego od przełożonych? Nie, przekręcacie moje słowa, doktorze. Wcale tak nie powiedziałem. Powiedzieliście... Powiedziałem, że gdybym miał takie same możliwości i zasoby, osiągnąłbym tyle samo, co oni, albo i więcej. Czyli... zawsze muszę to tak nieść? Świeca jest złożonym i niestabilnym urządzeniem. Nie można jej wrzucić do plecaka z całym majdanem. Wiązałoby się to z dużym ryzykiem wzajemnej destrukturalizacji. Znaczy... wybuchu? Niekoniecznie, ale świeca przestałaby działać. Czyli muszę to tak nieść. Łapię. Świeca jest dość wytrzymała. Można ją upuścić, a nawet nią rzucić. Nic się jej nie stanie. Mhm. Zdrościcie takim ludziom jak Seczenow, Lebediew czy Filimonienko? Nie nazwałbym tego zazdrością. Zazdrość to pragnienie tego, co ma ktoś inny. Ja nie chcę tego, co mają inni. Chcę stać obok nich, być z nimi na równi. I nie chodzi mi o te specjalne uprawnienia. Chcę, kurczę, żeby wszyscy byli naprawdę równi. Ale to wam nie wystarcza. Omówiliśmy to 1000 razy, a wy dalej mi nie wierzycie. Tylko marnujemy czas. Straż! Już skończyliśmy. Jeszcze raz. Aj. 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 Wszystko idzie do tyłu. No dobrze, to... no co ty mówisz? Znowu! Jezus, tutaj trzeba mieć po prostu refleksy jak ninja. Wow, wow! No i myślę... masakra to jest. I chyba pokiśkało tutaj. No. Już myślę, że przeskoczy, a tutaj nie przeszkodzi. Nie przeskoczy. Głupie drzwi otworzyć. Mam. Wow. Głupie. Bardzo głupie. Ooh.
Pójdziemy. Pójdziemy. I mam otwarte. Ładowarki powariowały. To sprawka Pietrowa? Ostrożnie. Ładowarki są niezwykle trwałe. Nie uszkodzisz ich zwykłym toporkiem. Terapia szokowa zwykle dobrze działa na wariatów. Metalowych czy nie. Wszystko odkurzymy. Wow. Głos Pietrowa. Oby tylko mózg tego palanta nie udekorował całej podłogi. Pietrow jest nam potrzebny żywy. Śpiesz się, majorze. A co ja niby kurwa robię? Ja w sobie tutaj wszystko jeszcze wezmę. Proszę. Elektrogenerator EMP. Dostęp przyznany. Potrzebny semat, 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 semat. Myślałem, że dostałem. Trochę lepsze. Mogę zainstalować. Szybkoszczelność i obrażenia. A tutaj tylko szybkoszczelność. No to ma więc obrażenia. Kontrola odrzutu. To mamy. Co zatem wybieracie, majorze? Mamy szok. Co to daje? Zwiększa zasięg. Co zatem wybieracie, majorze? Kupiliśmy to, nie? Tak. Mhm. Zapisywanie danych. Pracowni ALK chyba nastąpiło jakieś rozszczelnienie i wyciekły eksperymentalne materiały. Właściwie to nawet dobrze. O kurczę. No jeszcze szybciej śmigajcie, nie?
on tutaj? Skok w powietrzu. Naprawdę? Ja pierdzielę, ale tutaj też klatki spadają. Może tu? Lecz tutaj. Wow, i muszę znowu poczekać, albo nie. Nie! Wow. Czekamy tutaj. Dziwnie, co te klatki spadają. No i... sterowanie jest tragiczne. No tragiczne. Wyduprzyłem go? A co my tu mamy? Co znaleźliśmy? Wow! Dobrze. Gdzie ty jesteś? To jest łuna. Rodzaj zamka. Otworzy się, kiedy do wszystkich gniazd trafią pojemniki z księżycową glebą. Wy jajogłowi strasznie lubicie wymyślne zamki, co? Cóż, czas poszukać pojemników. Tu. Dziwna ta piosenka, ale podobał mi się głos tej dziewczyny. To radio przyszłości? W rzeczy samej. Profesor Lebiediew z Akademii Konsekwencji opracował nieliniowy algorytm wykorzystujący zasady niekomutatywnej matematyki kwantowej. Charles. Tak? Do kogo przed chwilą mówiłeś? Wybaczcie, wyjaśnię to w słowach, które zrozumiecie. Akademia Konsekwencji znalazła sposób na obliczanie fal radiowych z przyszłości. Oni ich tak naprawdę nie rejestrują. To w końcu nie jest wehikuł czasu.
To, co słyszycie, powstało w oparciu o bardzo konkretne obliczenia matematyczne. Wysoce złożony algorytm neuropolimerowy. Klawę. A, tutaj jest ten. Kurczę. Śmigniemy. Odblokowane elektro, diagram. Tylko nie ta szajbnięta, zboczona robocica. Pójdę naokoło. Nie tak szybko, towarzyszu majorze. Rozumiem, że interakcje z tym modelem mogą być dla was nieprzyjemne, ale warto sprawdzić, czy może ma coś przydatnego. Niech będzie. Jeśli wyciągnę z niej porządną broń, to chyba warto. Tu jesteś, słonko. Jest elektro. Tak się stęskniłam. Wyrzuciłeś już tę głupią rękawicę? Ach, niedoczekanie. Kiedy się złościsz. Tak, tak! Zbuduj mnie, ukaż! Grzeczna i powieściła odrażająca. Co? Znowu kogoś zabiłaś? Ty potworze. Ale już od tak dawna we mnie nie byłeś, misiu. Byłam taka samotna. Podoba ci się? Zamiast amunicji... Boniak ten korzysta z energii rękawicy. Starałam się. To jest dobre, powaga. A teraz, mogłabyś już nikogo nie zabijać? No dobrze. Ciało to moje. No cóż, postaraj się. To jest ładowanie, to jest leczenie. Aha. Dobra. Jak stąd wyjdziemy? Tu. Charles, po co Pietrowowi automat renowacyjny? Na co temu psycholowi kontrola nad Norą? Po co mu w ogóle broń? Roboty walczą za niego. Zdrajca zorientował się, że pracownicy będą się bronić przed wrogimi robotami, a żołnierze strzegący zakładu będą usiłowali zdobyć skuteczniejszą broń. Musiał się przestraszyć, że ktoś go znajdzie i zastrzeli. Jak na zdradzieckie gówno przystało. Niewykluczone. Tak czy owak Pietrow nie zdołał przejąć tego automatu renowacyjnego. Niemniej algorytmy Nory zostały zaburzone w odrażający sposób. Zafajdany skurwysyn. Temu automatowi... Okej, mamy wszystko. Gdzie to do cholery jest? I idziemy tutaj. Jedno jest. Drugie też. Mam kolejny. Mhm. I trzecie też. Gotowe. Chyba zadziałało. Okej, jestem ciekawy. Hit. Ale to ogrom... Uwaga! Często odwiedzacie automat renowacji Nora i zapomnijcie używać się umiejętności aktywnych oraz ulepszeń broni, by efektywnie wykończyć misję. I szwary! Zdecydowanie skwierczą, major. Zamknij się, Charles! Nie pora na to! Integralność pojemnika z próbkami naruszona.
Okej. Ładnie. Z drugiej strony. Dobrze. Tu. Dobrze. Naboje do szelby, bardzo ładnie. Potrzebuję broni. List, niewystarczające zasoby, niewystarczające zasoby, to zostawimy. Autoryzacja. Major Nieczaje, dostęp przyznany. Mamy zero. Zapisywanie danych. Jeszcze ty. Nie zabrałem tutaj wszystkiego. O. Dobra. Ktoś to przejdzie? To mi coś pomoże? Nie. Nie mam, jak mam zeskoczyć? Dobrze, to dolewamy. To jest zamknięte. Zabili mnie. Droga i mnie już nie było. Przeprosił. Mhm.
Tutaj mamy ciebie. Nara. Gdzie on jest? No w końcu. Ten chyba go załatwił. Dobra. Już to naprawia. Skąd ty, kurde, wy przyjdziecie tutaj cały czas? O kurcze. Okej. Okej, mamy wszystko. Hehe, zrobiliśmy to. Powoli i na spokojnie. Jest i winda. Co się stało? Win! Dobrze. Jeszcze jeden. Oj. Wow. Ja poczekam tutaj, aż mi się ten pasek naładuje. Zaraz się włączę. Dobra, naładowana broń. Więc możemy znowu iść. Nara. Już idzie naprawić? Nie. Uwaga! Wszyscy pracownicy, którzy otrzymali zawiadomienie SIN-21 lub SIN-22, powinni się włączyć do kontroli społecznej na cotygodniową kontrolę. Idziemy tędy. I tu, wow.
Może jakieś fajne elementy tutaj dostałem. Kto strzelił bramkę? My? No jesteśmy. No tu do góry się szło. Dobrze. Do środka. Też do środka. Dobrze. Proszę wybrać procedurę. Idźmy na broń. Już mam. Już mam, to coś jednorazowe. Samaty potrzebujemy. Amunicję do Makarowa, nie mam tą broń. Potrzebuję też samaty. Zainstaluj, ale co mi to da? Potrzebny semat. Możemy nawet. Ulepsz. Obrażenia większe. Zmniejszył zużycie energii. Obrażenia większe. Okej. Kontrola odrzutu. To jest spoko, szczerze mówiąc. Obrażenia i kontrola odrzutu. Obrażenia. Tutaj nic nie widzę, co mi obejmuje. Jak na przykład to bym zainstalował, to co? Tylko szybkoszczelność dostanie. Nie, to jest ulepszenie. Nie wiem. Dostęp przyznany. Zdolności. Mamy. O, co my tutaj mamy? Dłuższy czas biegu dzięki doskonałym wyćwiczeń. Większa ochrona kamienia przed atakami laserowymi. Może się otaczać odsłoną chroniącą przed atakami bronią białą i dystansową. Osłona pomimo objęcia atakami przed wrogimi. Okej. Niestabilność zostanie uznane za okoliczność obciążającą. Aha, teraz przełącz. Mogliśmy się po prostu chronić, a jak tutaj pójdę, mogę potem tam iść i znowu się przyłączyć.
Okej. Okay. Skomplikowane, ale nie będzie. Zapisywanie danych. Dobrze, to na tym zakończę też ten odcinek. W następnym śmigamy oczywiście dalej. To trzymajcie się i do zobaczenia.